Dobra, jestem dziewczyną. Okej. No to co tam miałaś takiego, to jest i ważnego do powiedzenia. Mój tata powiedział, że jednak będzie potrzebował tego garażu, czytelnej piwnicy i nie będziemy mogli tam zrobić jakby biura detektywistycznego. Szkoda. No szkoda, dobra. Tu jak łazi? Sorry. To idziemy gdzieś na przykład. No nie wiem, chodźmy do szkoły, bo w sumie się spóźnimy za chwilę. Ty no jest już 7.55. W sumie szkołę mamy tutaj, no ale no lepiej, żebyśmy się nie spóźnili. No to chodźmy. Po szkole. Nic nie mam. Żadnych wolnych ofert na jakieś piwnice czy coś. Ja wyłączę już ten laptop. Chyba. Chyba zamknięty w środku. W sumie to mogę zadzwonić do Jacoba. Nie mam numeru jeszcze do Melanie. Tylko żeby może w sumie przyszli. Mam przyjść do plecaka, on jest w przedpokoju. O, hej. No, hej, o co chodzi? Przyjdziecie z Melą? Nudzimy się tak samo. Spoko. To pa. Do zobaczenia. W sumie to dopóki oni nie przyjdą, to się w sumie mogę wymalować. Ding dong. O, już przyszli. O, kanapa z wiatra tak to już słyszałam. Mięciutka. Jako serio. O, masz paletę z Kili? No mam. Jacob też się do tego złożył. Ojejku. Czekajcie, co ja zwrócę. Chyba nawet jeszcze musimy obmyślić tą sprawę tej dziewczynki. No ale nie wiem o niej zupełnie. Kurczę. Wiecie co? Wrzućmy tam kamerę, może się coś nagra. Super plan, idziemy do szkolnej piwnicy. Coś mi ominęło? Tak, idziemy do szkolnej piwnicy. What? No właśnie. A mam, to jest nasza kamera. To jest kamień. To jest kamera budowana w kamień. Dobra. 3, 2, 1. Będziemy widzieć wszystko, co się tam dzieje. I czy ta dziewczynka jeszcze żyje? No. Super, co nie? No cudownie. To prawda. To chodźmy. Aj. Tymczasem w szkolnej piwnicy. Wyjście. Stop. Nie wyjść. Stop. Nie się trzeba ciągle. Tu w ciemności. Tak nie chcę. Chcę wyjść. Moje chusteczki nie pozwolą. Siedzi. A, zjadło. Nikt się nie dowie, że ty jesteś, moja kochana. Nie wiem, było cię, Boże. Dalszy nastąpi.